Radio Conchita o nic się nie pyta. Naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i telewizji Trwam. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie redaktorze, przetargi z klauzulą społeczną, napisał pan taki artykuł w naszym dzienniku. Solidarność wystąpiła do regionalnych izb obrachunkowych o skontrolowanie przetargów prowadzonych przez samorządy pod kątem zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Jak mamy rozumieć, czy jest jakiś konkretny problem w tej sprawie, że aż można powiedzieć wystąpienie do wszystkich izb regionalnych? Problem jest, dlatego że w zasadzie zgodnie z polskim prawem każda instytucja publiczna, która organizuje przetarg, a te instytucje publiczne to państwowe podmioty bądź samorządowe, powinna brać pod uwagę, czy firma wybrana w tym przetargu zatrudnia pracowników na umowę o pracę, czy też są to umowy śmieciowe. Chodzi o to, żeby nie tylko cena była wyznacznikiem wartości oferty w przetargu, czy to roboty budowlane, to może nie dotyczyć różnego rodzaju usług, jakie są świadczone na rzecz czy firm samorządowych, czy urzędów konkretnych, aby właśnie były preferowane firmy zatrudniające ludzi na umowę o pracę. Bo w zasadzie do niedawna jeszcze było powszechną praktyką, że przetargi były rozstrzygane w oparciu o kryterium ceny, a w tej sytuacji każda firma, która miała ludzi na etatach, a więc musiała płacić ZUS-y od ich wynagrodzeń, składki na ZUS, podatki, innego rodzaju opłaty, składki na fundusz pracy, i to wszystko powodowało, że oczywiście taka firma musiała złożyć droższą ofertę, bo musiała w swojej kalkulacji cenowej uwzględnić właśnie te narzuty płacowe chociażby. A więc no, nie była w stanie cenowo konkurować z firmami, które zatrudniały ludzi tylko na umowach śmieciowych, na przykład umowach o dzieło czy umowach zlecenia. Bo tu samorząd też, mamy rozumieć, namyślał o jakichś oszczędnościach, tak? No właśnie oszczędnościach, bo to wtedy jak się zaoszczędzi na jednej inwestycji, to można troszkę pieniędzy przerzucić na drugą. To było bardzo ważne, zwłaszcza w latach wyborczych, bo wtedy można było na przykład za x pieniędzy zrobić na przykład dwa odcinki drogi, a nie jedną, prawda? Więc i była zawsze taka pokusa dla samorządów, żeby takie oszczędności zrobić, co powodowało jednocześnie, że firmy, które chciały zatrudniać ludzi na etat, żeby się utrzymać na rynku, po prostu tych ludzi zwalniały, zatrudniały albo tych samych, albo innych właśnie na umowy zlecenia, a więc to pogarszali, czy byli zmuszeni wręcz do pogarszania właśnie warunków zatrudnienia pracowników, aby się po prostu utrzymać na rynku jako firma. To była patologia i ona jeszcze jest obecna niestety przy wielu przetargach. Patologia, która też jest krytykowana przez przedsiębiorców, co jest warte zauważenia, ponieważ no, oni chcieliby, żeby warunki konkurencji były równe, a jeżeli jedna firma zatrudnia ludzi na umowę o pracę, a inna jakieś umowy zlecenia... No, a można tak otwarcie postawić taki warunek, że każdy z pracowników, który wykonuje, tak, przy takim przetargu... Prawo nie zabrania. Wszystko zależy od specyfikacji przetargowej, od warunków, jakie stawia podmiot, który organizuje przetarg. Są już sytuacje, bo nawet widziałem ogłoszenia w internecie czy w prasie różnych instytucji czy podmiotów czy spółek Skarbu Państwa, gdzie na przykład szukano wykonawcy robót budowlanych i było napisane, że kryterium wyboru czy wartości oferty to będzie na przykład cena 60% wartości takiej oferty, a właśnie zatrudnianie ludzi, umowy o pracę na przykład 30%. Więc wtedy nawet jeżeli ktoś podyktował niższą cenę, to przegrywał taki przetarg przez to, że nie miał pracowników zatrudnionych na etat, bo jeżeli właśnie 30% wartości oferty było to, czy ma się ludzi na etacie, czy nie, no to mogło decydować o przetargu i decydowało bardzo często, więc to ma znaczenie. Tutaj warunki przetargu, można powiedzieć, że ustala ten, kto ten przetarg organizuje, więc czy uwzględni te klauzule społeczne, czy nie, no to już jest jego dobra wola, aczkolwiek prawo wskazuje, żeby takie klauzule stosować, tylko że no, różnie to... To z pewnością nie można jak gdyby narzucać czy przyciskać kogoś kolanem, ale można by być takim przykładem do takiej i przejrzystości, ale ochrony każdego pracownika, jego godnej pracy, godnych warunków, no kwestia nawet ubezpieczenia, tego, żeby był on spokojny i jego rodzina, bo różne są prace, czasem coś się zdarzy. To też no, chodzi o to, że mamy bardziej cywilizowane wtedy relacje na rynku pracy, prawda, bo jeżeli ktoś nie chce umowy o pracę, bo na przykład studiuje albo gdzieś sobie chce dorobić, no to jest jakby jego dobra wola, prawda, no ale co innego,
gdzie ludzie są zmuszani, prawda, żeby nie być, żeby jakąkolwiek pracę dostać, że nie mogą pracować na etacie. To się zmienia oczywiście, bo i rynek pracy się w Polsce na szczęście zmienia. Malejące bezrobocie powoduje, że też coraz więcej firm chce zatrudniać ludzi na etat, żeby po prostu w ogóle mieć pracowników, bo inaczej pracownik bez etatu w każdej chwili może odejść, prawda, zrezygnować ze świadczenia pracy, poszukać sobie innej firmy, więc to się zmienia, ale jednocześnie to, gdyby te przetargi, a to są miliardy, co roku to są miliardy, naprawdę dziesiątki miliardów złotych, bo państwo organizuje duże przetargi, czy drogowe, czy kolejowe, czy inne, ale przecież jeżeli podsumujemy, że jest kilka tysięcy samorządów w Polsce i niech każdy tylko po kilka milionów złotych średnio wyłoży na inwestycje, to już mamy kolejne miliardy złotych. I właśnie pytanie, czy te pieniądze będą trafiać do firm, które starają się być firmami uczciwymi wobec pracowników i rzetelnymi, prawda, i traktujących ich podmiotowo, czy też do firm, które tylko, których atutem jest to, że oferują niską cenę, albo na przykład same wygrywają przetarg, a potem szukają podwykonawców. Więc to jakby jest problem no, bardzo złożony, bardzo poważny i jeżeli można przynajmniej właśnie w tej materii porządkować sytuację, żeby preferowane były firmy, które prowadzą odpowiedzialną politykę społeczną, prawda, w swoim, nie tylko ekonomiczne wyniki są ważne, ale i sprawy ten wymiar społeczny, to takie firmy powinny być przez państwo, przez instytucje samorządowe po prostu preferowane na tym rynku. To jest jakaś propozycja, mam rozumieć, Solidarności? Tak, list jest o tyle jakby wskazany, czy powiedzmy te działania, które wskazuje Solidarność, żeby podjęły izby obrachunkowe, bo one mają instrumenty. W polskim prawie jest tak, że w zasadzie Regionalna Izba Obrachunkowa ma największy wpływ, czy największe możliwości kontrolne wobec samorządów, bo RIO kontrolują budżety danych jednostek samorządowych, czy to jest gmina, czy to powiat, czy to województwo samorządowe i mogą sprawdzać też przebieg procesu inwestycyjnego, czy wydatki na inwestycje były czynione zgodnie z procedurą, zgodnie z potrzebami. RIO przecież może wskazać na przykład, że jakiś przetarg był przeszacowany, albo na przykład właśnie, że nie uwzględniano klauzul społecznych. To wszystkie te narzędzia Izba Obrachunkowa ma w swoim ręku i w zasadzie ona ma największe możliwości, aby na samorządy wpływać. Poza tym izby organizują szkolenia dotyczące finansów państwa, zmiany prawa podatkowego, innych kwestii. I przy okazji takich szkoleń dla samorządowców te tematy można by poruszać, bo tak jak ja rozmawiałem często ze związkowcami, to oni często mówią, że po prostu zdarza się, że samorządy, zwłaszcza te mniejsze, nawet nie mają świadomości, że na te rzeczy powinny zwracać uwagę. Nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jak klauzula społeczna powinna być stosowana i zdarzało się, że po interwencji właśnie związku, który na przykład ogłaszał danie żółtej karty jakiemuś samorządowi, bo przetargi były rozstrzygane tylko w odniesieniu do ceny, nie do zatrudnienia ludzi, to te praktyki w samorządach zmieniano, czyli to nie jest też tak, że samorządy mają generalnie jakąś złą wolę, bo często wynika to z niewiedzy, niedopatrzenia, powiedzmy z braku nawet takiej wyobraźni może, żeby na te kwestie przyprzedzać zwrócić uwagę, albo też i no, przyzwyczajenie, prawda, no bo skoro przez ileś tam lat Wydział na przykład Inwestycji w danej Urzędzie Gminy przez ileś lat organizował przetargi i zawsze było to kryterium ceny, to było na przykład 100%, ewentualnie 90%, bo 10% to gwarancje, i tak dalej, więc oni już pewnych nawyków nabrali ci urzędnicy. No i teraz trzeba tych nawyków ich wyszkolić niejako, namówić, żeby stosowali inne procedury, żeby zmieniali je bardziej prospołeczne i wtedy skorzysta na tym i gmina, bo wbrew pozorom, nawet że ktoś powie, że nie ma oszczędności, ale te pieniądze często i tak wracają do gminy, dlatego że zwłaszcza w mniejszych jednostkach przetargi zazwyczaj, czy bardzo często wygrywają lokalne firmy, które zatrudniają ludzi z danego terenu, więc te podatki, które i tak odprowadzają z tytułu podatku dochodowego, no w dużej części wracają do gminy. A poza tym w gminie są ludzie, mają pracę, robią zakupy, utrzymują mieszkanie, więc gmina tak naprawdę może na tym naprawdę dużo zyskać. Choć teoretycznie wydaje się, że na przykład podrożeją inwestycje, no bo w przetargu będzie trzeba więcej zapłacić firmie, która ten przetarg wygra. Panie redaktorze, od długiego czasu kwestia podnoszona jest samolotów dla VIP-ów. Pierwszy z dwóch w zeszłym tygodniu przyleciał, zakupionych przez MON, małych samolotów do transportu osób na najwyższych stanowiskach w państwie. No ale jest niebezpieczeństwo, czy nie wiem, czy dalej kwestia średnich samolotów, bo ktoś, nie wiem, próbował unieważnić albo powiedzieć, że naruszone zostało prawo.
byłaby to przeszkoda w realizacji umowy na dostarczenie 3 średnich samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. Na szczęście ta druga ewentualność już nie istnieje, bo firma brytyjska, która zaskarżyła w ogóle umowę z Boeingiem, wycofała skargę z sądu. Nie wiemy, co decydowało o wycofaniu tej skargi. Być może po prostu przekonanie, że i tak sprawa nie jest do wygrania. Więc ta umowa będzie realizowana. Natomiast sąd oczywiście rozstrzygnie, czy inspektor uzbrojenia naruszył procedury, czy nie. To jest o tyle ważne dla inspektoratu, że czekają na takie potwierdzenie przez sąd, potwierdzenie, tak? Tak, potwierdzenie tego, inspektorat na to liczy, potwierdzenie tego, że procedura była przeprowadzona legalnie. To ma znaczenie dla każdej instytucji, bo wtedy nie ma żadnych wątpliwości, że jakieś tam byłyby podejrzenia, że coś było zarobione. Tutaj ta sprawa o tyle jest oczywiście specyficzna, że dotykamy sprzętu, który można traktować jako sprzęt dotyczący pewnie bezpieczeństwa, funkcjonowania państwa, przewozu najwyższych osób w państwie, prezydenta, premiera, ministrów. Więc ten przetarg nie był takim normalnym przetargiem, jak się organizuje przy tego typu posunięciach. Zresztą najpierw było unieważnienie, okazało się potem, że tylko z Boeingiem można podpisać ten kontrakt, bo Airbus w ogóle nie przystąpił do przetargu, więc jakby sprawa dla wielu ekspertów, dla większości ekspertów jest czysta. Prawnie Krajowa Izba Odwoławcza miała jakieś tam zastrzeżenia, którymi inspektorat się nie zgadza, więc dlatego jest ten proces. Natomiast najważniejsze jest to, że nikt nie zagraża realizacji tej umowy, więc do Polski powinien przylecieć w listopadzie pierwszy Boeing 737, który będzie ten wyższy, tak? To będzie samolot, tak, ten średni samolot, to będzie samolot używany. Potem mamy za kilka lat otrzymać, za 3-4 lata dwa nowe samoloty, już w takiej wersji rzeczywiście tej biznesowej, dla VIP-ów z salonką, gdzie można przeprowadzić konferencje, spotkania i tak dalej w czasie lotu. Więc to będzie zupełnie inna już skala. Można powiedzieć, że w tej chwili dopiero Polska będzie miała samoloty, które spełniają standardy. To nie są jakieś... No właśnie, bo chciałem zapytać o zasadność i czy to nie jest jakiś właśnie wyszukane i czy to jakiś rarytas. To jest standard. To oczywiście dla człowieka, który lata tanimi liniami lotniczymi, bo tak większość z nas jest stać na takie loty, prawda? Nie mamy pieniędzy, żeby kupować bilety w klasie biznes, prawda? Czy pierwszej klasie na jakichś lotach międzykontynentalnych. To wydawać się może jakimś luksusem, ale to jest normalne wyposażenie samolotu, w tym sensie normalne, że taki samolot jest swoistym centrum dowodzenia dla prezydenta czy premiera. W tej chwili... Latać na pewno trzeba. Tak. Ja miałem okazję przecież parę razy lecieć Embraerem z delegacjami rządowymi czy z prezydentem i jest to samolot rzeczywiście tylko do przewozu ludzi. Tam nie ma miejsca, tam nie ma urządzeń, na przykład prezydent może spokojnie czy premier telefonicznie się połączyć z ministrami na łączności kodowanej i w razie jakichś trudnych sytuacji czy kryzysowych od razu się kontaktować. W zasadzie w tej chwili jedyna chyba możliwość to po prostu zawrócenie samolotu do Polski i tam jakieś organizowanie konferencji. Natomiast tutaj w tych samolotach, już w tych małych też, w tym pierwszym Gatwie, który przyleciał, drugi przyleci w lipcu, jest możliwość po prostu prowadzenia normalnej korespondencji, łączności z krajem, więc prezydent czy premier nie jest odcięty przez ileś godzin od tego, co się dzieje w państwie. W razie sytuacji różnych kryzysowych może spokojnie się połączyć z ministrami odpowiednimi czy urzędami. Nie ma po prostu żadnej bariery. No i w XXI wieku jest to standard, prawda, żeby taka łączność była, żeby państwo było cały czas zarządzane bez żadnych problemów. Jeśli prezydent czy premier wyląduje na innym lotnisku, to taki samolot może stać na płycie lotniska i też może służyć, prawda, jako centrum, swoiste centrum dowodzenia. Natomiast ktoś powie, że jest bardzo wysoki standard foteli i tak dalej, ale to też jest już w tej chwili norma. W zasadzie trochę groteskowo wyglądało to, jak czasami się widziało na obcych lotniskach polskiego Embraera, w którym przyjechał prezydent czy premiera, obok stał samolot państwa dużo mniejszego od Polski, a właśnie był to jakiś Boeing, prawda, większy, bardzo dobrze wyposażony. A ten nasz samolocik, tak trochę jak ubogi krewny, gdzieś tam, prawda, na płycie postojowej, mimo że oczywiście wokół była ochrona i tak dalej, funkcjonariusze BOR-u pilnujący samolotu i to wszystko, widać było z napisu Rzeczpospolita Polska, że to jest samolot rządowy, ale trochę skromniutko wygląda jako samolot rządowy, tym bardziej wszyscy widzieli, że jest to samolot, tak naprawdę czysty, prosty samolot komunikacyjny, tylko dzierżawiony, czarterowany od lotu, więc nie jest to samolot, nawet przecież kancelaria, to znaczy premiera, nie dokonały żadnych przeróbek w takim samolocie, bo on po zakończeniu okresu umowy
z kancelarią prezydenta, premiera, po prostu wróci do normalnej obsługi podróżnych, więc tutaj nie można było w tym samolocie sobie zmienić. Dopiero teraz można powiedzieć, bo po latach, 7 lat po katastrofie smoleńskiej, mamy, można powiedzieć, pierwsze tak naprawdę rządowe maszyny prawdziwego zderzenia. Ostatnie to były ten Tupolew, który się rozbił pod Smoleńskiem, i drugi, który już nie lata. No i samoloty jak 41, stare archaiczne maszyny, konstrukcje radzieckie jeszcze, notabene wojskowe, bo do tych samolotów się wchodziło z tyłu, nawet nie to, że z boku normalnie wejść jak na pasażer, tylko z tyłu, tak jak żołnierze się z jakimś pułkiem ładują z takiego samolotu, więc to tak naprawdę pokazuje, że dopiero teraz pod tym względem Polska staje się normalnym krajem, normalnym europejskim krajem, rozwiniętym. Przecież te anegdotki, że prezydent Gabonu jednego państwa tego przyleciał na konferencję do Europy lepszym samolotem niż nasz prezydent. Więc to też pokazuje pewną skalę tego upadku. Państwo, żeby normalnie funkcjonować, rząd, prezydent muszą mieć środki łączności, muszą mieć wszystkie narzędzia po prostu, żeby sprawnie rządzić państwem bez żadnych przeszkód. W tej chwili przy tej po prostu nie ma czegoś takiego, że prezydent czy premier mają wolne. Pan redaktor, wspomniał jeden z krajów afrykańskich, tak chciałem zapytać o Karakale, bo ostatnio prezydent Francji, Macron, spotkał się z przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej, pani premier, no i tam powiedział w sprawie zerwanego kontraktu z Karakale, że nie może wybaczyć tego Polsce, bo mówi, potraktowaliście Francję gorzej niż my, potraktowalibyśmy Zimbabwe. Więc co pan myśli o tym? No nie wiem, jak Zimbabwe, jak Francja traktowała Zimbabwe, to raczej chyba byłoby pytanie do Brytyjczyków, bo to była kolonia brytyjska, dawna Rodezja. Natomiast tutaj oczywiście prezydent Macron bardziej, myślę, i w tym spotkaniu, i w innych, gra po prostu rolę takiego pewnego nauczyciela, czy też recenzenta, pani Grupy Wyszehradzkiej, poucza nas w różnych sprawach. Tutaj ma pretensje o Karakale, a przecież sprawa rozbiła się nie o brak woli polskiego rządu, tylko tak naprawdę o brak woli francuskiej strony koncernu, żeby zrealizować zapisy czy wymagania umowy offsetowej. Przecież oczywiście wielu szczegółów tej rozmowy wcale nie znamy, ale część była uchylana, o kamienicy uchylił minister Kownacki swego czasu na Komisji Obrony Narodowej, gdzie wskazywał po prostu, że warunki, które proponowali Francuzi, nie dość, że były niekorzystne dla nas, ale były nawet zgodne z polskim prawem, bo są pewne wymagania, które przy okazji przetargów zbrojeniowych każda firma, która dostarcza polski sprzęt, musi spełnić. To są właśnie kwestie offsetu, że ten offset musi odpowiadać, kompensować te pieniądze, które my wydamy na zakup uzbrojenia za granicą. Chciałbym podkreślić, przypomnieć może, czy wyjaśnić, bo czasami słyszę takie nieporozumienia. Offset dotyczy tylko sprzętu importowanego. Oczywiście offsetu nie wymagamy od firm, które produkują sprzęt, polskie firmy, które produkują sprzęt w kraju, no bo to nie ma takiej potrzeby, bo one i tak produkują w kraju, dają pracę polskim robotnikom i tak dalej. Natomiast tu chodzi o to, że jeżeli kupujemy sprzęt, który przyjeżdża do nas z zagranicy, to mamy prawo i wręcz obowiązek ma rząd zadbać o offset, o kompensatę właśnie tych wydatków. I tutaj o to się rozbiła sytuacja. Już nawet nikt specjalnie nie analizował, czy te śmigłowce są dobre, czy złe, czy dobrze, że jest jedna platforma dla wszystkich rodzajów wojsk, czy nie. Tylko kwestia rozbijała się już o umowę offsetową. Jeżeli pan Macron byłby sprawiedliwy, to powinien raczej podać przykłady innych kontraktów, które Francuzi nie podpisywali z innymi krajami. Pewnie jakby się poszperało, to by się znalazło sporo takich umów właśnie z powodów offsetowych. Więc czy to nie dotyczy Francji, bo wiele kontraktów się tak rozmijało. Zresztą przecież teraz polski rząd też rozmawia na temat zakupu systemów Patriot i tam offset też jest twardo negocjowany, więc nie ma znaczenia, że to są Amerykanie czy Francuzi. Po prostu Ministerstwo Obrony ma obowiązek wynegocjowania offsetu dobrego, a jeszcze do tego dochodzi Ministerstwo Gospodarki, które potem będzie tę umowę negocjowało i ono będzie decydować tak naprawdę o tym, czy ta umowa wejdzie w życie, czy nie. Tak jak w przypadku Karakali, z każdą umową zbrojeniową. Jeżeli będziemy kupowali na przykład okręty za granicą, będzie tak samo. I tutaj nie będzie po prostu żadnych taryf ulgowych, tylko
czy to będzie oferent amerykański, czy niemiecki, czy francuski, czy norweski, czy jakikolwiek inny, będzie musiał te warunki offsetowe wypełnić. Jeśli nie wypełni, to Ministerstwo Gospodarki może taki kontrakt zablokować, nawet jeżeli wojsko będzie chętne do kupienia takiego sprzętu i z radością by go przyjęło na swoje wyposażenie, jeżeli on też będzie zadowolony, prawda, z warunków umowy i będzie czekało na te dostawy, ale jeżeli okaże się, że według Ministerstwa Gospodarki offset jest za mało korzystny dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorstw, po prostu umowy nie będzie, więc to jest czysta już gra ekonomiczna. Oczywiście można zawsze zrobić z każdej sprawy kwestię polityczną i ona się stała polityczną. Natomiast tutaj no, Francuzi powinni mieć pretensje do siebie i najpierw zapytać właśnie swoje przedsiębiorstwo, dlaczego dało tak no, słabe propozycje dla Polski. Ja zresztą tego czasu pisałem przecież, że to były też dane, które nasi urzędnicy zebrali, że lepsze warunki dostała Brazylia, która kupowała 50 karatali, tak jak myśmy mieli kupić, oni dostali lepsze warunki offsetowe, więc można było wynegocjować lepsze. Myśmy albo nie potrafił poprzedni rząd, albo nie chciał wynegocjować, więc umowa się zakończyła fiaskiem. A natomiast to na pewno będzie jeszcze raz przez prezydenta Macrona przypominane, pewnie będzie jeszcze nieraz nam to wytykał, czy tam inne kwestie, no i do tego się po prostu trzeba przyzwyczaić, bo widać, że nowy prezydent Francji ma taką tendencję właśnie do pouczania. Niektórzy nawet twierdzą no, dość tak sarkastycznie i złośliwie wobec prezydenta Francji, nawet sami Francuzi, że ma taką tendencję, ponieważ no, jego żona jest nauczycielką, prawda, zresztą no, już nie miejsce, żeby mówić w ogóle o tym, ale rzeczywiście ma tendencję prezydent Francji. Takie pouczanie pewnie nieraz będzie nas pouczał, no i trzeba się po prostu na to uodpornić. Dziękuję pani redaktorze, tak się uśmiechnąłem na koniec. Myślę, że nasi dziękuję słuchacze bardzo. Też dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i telewizji Trwam. Radio to FM, Eurokącika Barbie, baby, na instrument ekstra. I proszę tylko z nami. Radio Kącika.